To teraz Kacper będzie rządził. Jak Kacper będzie rządził? Mamy tutaj taki egzemplarz. Nie wiem, poglądowy. Pierwszy go chcieliście, żebyśmy zamontowali wam właśnie swarowniki, wyprowadzenie na belkach. I tak sobie przygotowaliśmy pierwszy, już żeby do was nie jechać, że tak powiem, nieprzygotowanym, nie? Uh-huh. Mamy tutaj takie pierwsze wyprowadzone. Uh-huh. Mamy na kombajnie zamontowane parę takich listów właśnie smarownikowych, nie? Uh-huh. I tutaj mamy pierwszą, która ona akurat obejmuje gardziel, no bo oczywiście gardziel jest ruchoma, no to stwierdziliśmy, zamontujemy ją osobno, nie? Uh-huh. No i centralne sparowanie, wyjście. Tak, dokładnie. Ale tak, widzę, że takie porządne wężyki użyłeś, nie żadne takie... Tak, użyliśmy tych mocniejszych, stwierdziliśmy razem tutaj z dyrektorem, że jednak te mocniejsze... Czyli jak to ma być na lata? Wyposażone u nas w kombajnie. Tak, to jest tylko teraz prezentacja, jak będzie wyglądać. Oczywiście tak. Za odpowiednią dopłatą. Tak. No. To ta marża. To jest ten od tego. I tak, tutaj u nas właśnie się będzie prezentowała ta gardziel, nie? Bo ona musi być osobno jednak, bo jest no, ruchoma, nie? Nie mogliśmy połączyć tego wszystko w jedno miejsce, bo... Uh-huh. No, mogą nam się wężyki pourywać, nie? Uh-huh. Chodźmy dalej, tutaj mamy zamontowaną resztę kombajnu. Tu mamy zamontowaną prawą stronę, uh-huh. Nie? Uh-huh. Jak sobie spojrzycie, wszystko wyprowadziliśmy wam w jedno miejsce. Uh-huh. Ale tak naprawdę to pierwszy raz robicie, nie? Pierwszy raz robimy to na Rosselmaszu. Robiliśmy to w innych kombajnach, uh-huh. Uh-huh. Ale w Rosselmaszu robimy to pierwszy raz. No i bardzo dobrze, że taką opcję trzeba wprowadzić. Na pewno klient jako rolnik będzie zadowolony i będzie miał możliwość wyboru. Będziecie mieli to jakoś oznakowane. Tak. Jesteśmy w trakcie, nie jest też do końca skończone, bo nie ukrywam, jesteśmy w trakcie. W trakcie przygotowania tego, uh-huh. I będziesz miał poopisywane. Każdy smarownik będzie miał opisany co ile godzin, uh-huh. Jak i kiedy, nie? Uh-huh. O, Bartoszkowi może weźmiemy jakiegoś, zakupimy Rostela. On jeszcze tak w zeszłym roku lubię tak już teraz, nie? Dzień dobry. Coś potrzebujemy do tego, do Rostela. Nie wiem, czy tutaj do pana się chyba skierujemy. Noże, żyletki. Potrzebujemy trochę na zapas. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Potrzebujemy do naszego Rostela Akros 595 Plus, bo tam się wyłamało trochę w sieczkarni parę nożyków i tych stałych, i tych wymiennych, różnych. Czyli byśmy dobrali, nie wiem, po 5 sztuk czy po 10 sztuk, żeby... 10 chyba. Po 10, nie? Żeby to po prostu mieć. Mhm. Oby to nie było potrzebne, ale żeby było, nie? Jaki to wzrost ma? Akros 595 Plus. Sieczkarnia. Tak jest. Proszę pana, takie noże rozdrabniacze stałe. Mhm. Kosztują 20,79 zł. Netto, nie? Są na miejscu, musisz pokazać. Aha, no nie, to one są takie wygięte, wiem o co tak. Chodzi. I jeszcze, a i te przeciwległe. Mhm. O, tam po 10. Przeciwnożne. Plus do tego 3 podbieracze. Bo w offsie zgubiliśmy. Ruchomy 55,73 zł. Uh-huh. Czyli w padce ile jest? Już mówię. One są zazwyczaj blokowane po 25. A nie, to za dużo. To bo będziemy po prostu 10 tych, 10 tych, tak? Okay. Plus jeszcze trzy podnośnik łanu, chyba to się fachowo nazywa. 3 sztuki, bo tam z Dawidem jak... Kosiliście co? Owiec gdzieś tam, nie? Tak wyłamały się 2? Czy 3? Były podbieracze, nie ma podbieraczy. No i patrz, ja tam uprawiałem i też nie... Przecież powinno gdzieś coś wyskoczyć, na wierzchu widzieć. Roster przetrawił. Albo w grochu to było. A może w grochu? W grochu też. A nie było ruszone jeszcze po grochu. Działka odeszła i została, no. Tam ta działka akurat nie będzie uprawiana. Coś jeszcze nie potrzebujemy? No nie wiem, bo wiesz, jak już... Pyknie, to druga faktura wtedy by musiała być robiona. Wiadro smaru. Nie, to takie rzeczy to na miejscu. To co jeszcze tylko, potrzebujesz? Co mieliśmy? To ty operatorem byłeś, powinieneś wiedzieć. Nie no, z żyletki. Te 3 sztuki. Żyletki, noże, żyletki, śrubki, przepraszam, do tych noży. Czy państwo macie śrubki? Ale co, żyletki ty wziąłeś? Nie no, mieliśmy tam paczkę, nie? No, wystarczy, jeszcze z bizona mamy, nie? A to co sama... No to po co brałeś żyletki? Nie brałem. Noże. Noże, tylko noże. Tak, jak najbardziej. Czyli noże. A te śrubki potrzebne są?
które się mocuje? Tam się nie zrywają. Czyli nie? Czyli 10 noży ruchomych, 10 stałych tak i 3 podbieracze ładu. No, okay. Tak? Tak jest. No i klikamy to. No. I fakturka. I płatność kartą. Płatność kartą, okej. Okay. Tak to się odbywa właśnie, to jest sklep pięknie. No korzystam z tej możliwości, że od razu sobie doposażę to, co tam Adrian zużył. Zapraszam do kasy. Idziemy. Sprzedaż 943 15 943 15 943. Prowadź kartę. Bardzo dziękuję. No, ale to co na przykład... Także można pokazać paragon, żeby widzieli. Ja fakturkę zaraz wydrukuję. Tu są potwierdzenia zapłaty. I już zakupy robimy na przyszłe żniwa. Jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowania. Ale ja już wiem, że ten kombajn i tak będzie podpisany. Małżonka powiedziała, że podpisze. Tak jest. Będzie spłacać. Jak to fajnie wygląda. O, pięknie. Tu sam. Tutaj pan pracownik wbija kod, tak? I pozycja przylatuje w stole, oznaczona w którym miejscu. I już zakupy mam, tak? Tak jest. Wszystkie. Tylko faktura. Jak w markecie. Jak w markecie. Też koszyk. Koszyk jest istny, jak z Biedronki. Chyba tak, z Biedronki. Bardzo proszę. Proszę, faktura jest zakupu. Danych może nie pokazujmy. A, danych nie pokazujcie. I jest, proszę. I jedziemy do samochodu, do bagażnika wyładować, podpisać umowę i do domu. Trzymajcie się. Pa, pa. Był na zakupach w Biedronce. Kupiliście tą gazowaną w końcu? Nie kupiliście. No dlaczego? Wiedzieliście, że przyjechał. Nie, ale ta ci sobianka nie jest gazowana? No, my wszystkie nie gazowane. Bo ta, 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 ta... Ciemniejsze. O jeden z zapomnienie. No. Dobra, przeżyjemy. Robert Hedy z tej strony, PKO Leasing. Razem z firmą Korbanek oferujemy finansowanie maszyn rolniczych nowych i używanych do 10 lat. Staramy się indywidualnie podejść do każdego klienta, aby oferta była sfasowana do potrzeb indywidualnych rolników. Tak samo było w przypadku pana Marka. Była informacja taka, że finansowanie ma być na 10 lat, raty mają być roczne. Zrobiliśmy duże raty we wrześniu, mniejsze kontaktowe w marcu i wszystko akurat spasowało. Także tutaj wraz z firmą Korbanek staramy się podejść do każdego klienta akurat w sposób indywidualny, więc jeżeli jest taka potrzeba, to przedstawiam ofertę możliwie najkrótniejszą. Tak, ja bym polecał właśnie każdemu, żeby jeżeli ktoś chce po prostu nabyć sobie jakikolwiek sprzęt, tak, my to nie myśleliśmy, że kupimy, zakupimy ten kombajn, bo przecież kombajn miał być tylko takim pokazowym testem u nas na gospodarstwie, żeby można było nakręcić ileś odcinków, zobaczyć jak ta maszyna funkcjonuje. Stwierdziliśmy, że gospodarstwo się rozrasta, o, drugie gospodarstwo Adriana i tych hektarów przybywa, nasz ten słynny chrupek już by sobie nie dawał rady. Korzystając z tak długiego kredytu 10-letniego, czyli z niskim oprocentowaniem, bo on w tej chwili jest tam chyba 3,7%, tak? Czy 6? 3,6, nie, tyle, czyli, ale oczywiście WIBOR, czy jak to się mówi, on ze zmiennym, że jeżeli będzie rosło oprocentowanie, to i niestety i kredyt będzie wyższy, ale co, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to nie zachwieje, kupno nowego kombajnu Rostelmasz nie zachwieje u nas, nie powinno zachwiać naszymi finansami i gospodarstwo dalej będzie funkcjonować wyposażone i doposażone w nowy sprzęt bardzo wydajny. O to chodziło nam. Jedna rzecz, o której żeśmy niemal zapomnieli. Kombajn trzeba kupić. Tu mamy podpis pod fakturą. Podpis pod fakturą. Dokładnie.
Czyli finanse. Jest, rzeczywiście, pieczątkę przybiję. Papierów jest mniej, ale bardzo istotne. Jankę, czy się także to nie jest jakaś fikcja, tutaj nic nie jest wymyślone, że my coś dostajemy za darmo. My kupujemy i korzystamy z kredytowania. Prawda? Czy... Podpis, też podpis pełni. A tutaj jest zapewnienie podkupu po określonym czasie. To jest kilka wariantów. Można z tego skorzystać, można samemu sprzedać w przyszłości. Gdyby zaszła taka decyzja, by się pojawiła, że chcecie kupić taki sam, ale nowy, albo większy, albo nowszy model, to wtedy macie tu już zapewnione. Trzeba to też podpisać. Zapewniono taką możliwość. Odkup. Odkup, tak. Że nie, nie obowiązek, ale... Oczywiście. Że możemy wymienić go i mieć wkład wtedy na przyszły komplet. Tak, wtedy wypłacimy za ten używany i to teraz podzielimy. Przybijamy sobie tutaj w tym przypadku może tak tutaj o takie coś. I życzę Wam sukcesów w dalszym rozwoju, dobrej współpracy z Adrianem też, bo to wiadomo, że młode pokolenie czasem chce coś inaczej niż starsze, ale potraficie jakoś to wszystko pogodzić ze sobą, dojść do porozumienia i także życzę wszystkiego najlepszego, bez awaryjności. Z mojej strony ja dziękuję i myślę, że współpraca nie tylko na tym się zakończy. Będziemy pokazywać większe, szersze możliwości i co firma Korbanek ma na swoim placu, to może i u nas się będzie pojawiało na tym, na gospodarstwie i my z tego myślę, że będziemy też korzystać. Ja już jest projekt zalążek jest, co nam jest potrzebne i z czego jeszcze skorzystamy, to już wyprzedziłem fakt. Dziękujemy. Retribution! Oh yeah, we want retribution!